Co znaczy dobrać amunicję? To znaczy, że ja wiem, moja broń jest w kalibrze 308 i w tym momencie muszę zwrócić uwagę na określoną markę amunicji, bo tak jak czyta się w różnych forach, ktoś pisze, a ja używam takiej i takiej amunicji, moja najlepsza taka, taka, siaka i owaka, a na tej to w ogóle dana broń nie strzela. No niby jeden kaliber. Sugerując się tym, co kolega mówi, że dla niego jest najlepsza jakaś konkretna marka i konkretne pociski w tej marce, no popełniamy pewien błąd, no ale niestety możemy spróbować z tej samej amunicji strzelać i to może być z różnym skutkiem. Może faktycznie będzie to podobnie jak u kolegi, ale może kompletnie zupełnie się to różnić od tego dopasowania i może być zupełnie niezadowalające skupienie, które kierując się tym, że kolega ma dobrą amunicję i jemu ona pasuje, to jest, popełniamy pewien błąd i niestety musimy dopasować do konkretnej jednostki broni konkretny rodzaj naboi różnych producentów. Najlepiej jest, jeżeli po raz pierwszy to czynimy w jakiejś jednostce broni, wziąć kilku producentów akceptowalnych dla nas cenowo, czy też słyszeliśmy o tym, że to jest bardzo dobra amunicja, czyli według swoich kryteriów, ale nigdy jeden rodzaj. I możliwe będzie, często się też zdarza, że pierwszy rodzaj amunicji, który będziemy próbować, będzie już całkowicie nam wszystkie nasze oczekiwania zabezpieczał. Natomiast może się zdarzyć, że dopiero trzecia, czwarta próba na różnej amunicji będzie zakończona powodzeniem i to czasami jest to, mogą być cztery próby takie, że wydaje nam się, że już że broń jest po prostu niedobra, że ma jakąś lufę felerną, czy też jakiś jest problem z tą bronią, a czwarty rodzaj amunicji perfekcyjnie strzela i to jest ten, który my chcemy właśnie do tej broni jako ten docelowy utrzymać. Warto wówczas zrobić pewne zabiegi w postaci zakupu pewnej partii amunicji tej samej, dobrze jak ona ma ten sam numer serii produkcji, no właśnie. Dlatego że też mogą być różne różnice bardzo duże pomiędzy, dobraliśmy sobie tą samą amunicję, idziemy do sklepu pół roku później, chcemy dokupić kolejną paczkę, okazuje się, że ona jest tak samo wygląda, identycznie opakowanie identyczne wygląda. Pudełko, wszystko jest to samo, ta sama firma, tak, sama marka. Ale zaczynamy sprawdzać, testować ją powiedzmy na strzelnicy. Albo idziemy na polowanie. Albo na polowanie i kończy się to jakimś pudłem tylko dlatego, że inna była seria tej amunicji i może być sytuacja ekstremalna taka, że ta seria amunicji, którą producent zmienia, numer serii zmienia wówczas, kiedy zmienia komponenty, z których tworzy tą amunicję. Czyli kolejną ważną rzeczą, o jakiej się dzisiaj dowiedzieliśmy, jest to, że przygotowując się czy do sezonu, czy do przystrzeliwania, czy w ogóle kupując amunicję, żebyśmy kupili tej amunicji trochę więcej po to, żeby ta partia była zgodna, żebyśmy mieli pewność, że jeżeli dziś usiądziemy tu na strzelnicy, oddamy, no właśnie, ile strzałów powinniśmy oddać, żeby mieć pewność powtarzalności? Aby się upewnić, czy to skupienie z tej ilości jest wystarczające, ja zalecam, że przynajmniej, żeby nie było elementu przypadkowego, żeby to było 5 strzałów. Około 5 strzałów. Około 5 strzałów, ale dla oszczędności, jeżeli mamy kilka rodzajów amunicji ze sobą, wtedy kiedy dobieramy, jeszcze nie wiemy, która będzie dobrze strzelać, to po oddaniu dwóch strzałów, które są w dużej odległości od siebie, to możemy powiedzieć, że dany rodzaj amunicji już nam nie odpowiada, nie pasuje do tej lufy i kolejne 18 sztuk możemy, że tak powiem, uznać za te, których nie warto mieć. I to jest właśnie o tyle dobre, że jeżeli korzystamy z takiej
z takiej firmy, która nam da możliwość zwrotu tych nieodpowiednich do naszej broni ilości sztuk amunicji, to jest pewien plus, gdyż paczka, jeżeli kosztuje 150 czy 250 zł, to 18 sztuk to jest też znacząca kwota, oczywiście, którą nie ma sensu mieć niepasującą amunicję w szafce. I dlatego też fajnie jest, jeżeli ktoś, kto będzie nam pomagał w doborze amunicji, przyjmie tą, która do mojej lufy nie pasuje, i zostawimy sobie wyłącznie tą amunicję, która będzie dopasowana z odpowiednim zapasem na jakiś dłuższy czas.